Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam i zapraszam na pytania do prezydenta. Witam w studiu prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Dzień dobry. Panie prezydencie, ja na tę informację, przyznam, czekam od już wielu miesięcy, jak nie kilkanaście. Czy konkurs na zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej numer 1 został rozstrzygnięty? Bardzo jestem ciekaw tej, w ogóle tej inwestycji. No i zacznijmy właśnie od tej koncepcji. Tak, został rozstrzygnięty. Konkurs ogłosiliśmy w lipcu na przygotowanie koncepcji zagospodarowania właśnie terenu przy szkole podstawowej numer 1, dawniej 700-lecia naszej szkoły. Tak. Nagrodą główną było wykonanie dokumentacji, pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej tej inwestycji. Kręciły się wokół tego konkursu dwie firmy, ostatecznie ofertę złożyła jedna, komisja konkursowa dokonała oceny tej oferty, zgłosiła swoje uwagi, które będą musiały być uwzględnione w momencie przygotowania już ostatecznej wersji. Natomiast mogę powiedzieć, że konkurs został rozstrzygnięty i w tej chwili dokładnie 25, czyli w poniedziałek, zgodnie z regulaminem przystępujemy do negocjacji z firmą, która wygrała. Celem negocjacji będzie ustalenie wynagrodzenia już za dokumentację techniczną. Mamy na to zabezpieczone środki w budżecie. Po tych negocjacjach będzie podpisana umowa i firma przystępuje już do projektowania. W ramach projektowania będą chociażby między innymi przeprowadzone badania geologiczne gruntu, ponieważ rozwiązania techniczne, które zostały zaproponowane w tej koncepcji, niestety wymagają takich badań. Jest to związane z tym, że, i tu już przechodzę do szczegółów, jak to może będzie wyglądało. Może przypomnijmy, panie prezydencie, w ogóle jakie założenia były tej koncepcji, tego konkursu? Założenia, co ta koncepcja miała zawierać? Założenia były w zasadzie trzy. Po pierwsze, koncepcja miała przewidzieć możliwość wybudowania nowej sali gimnastycznej, ponieważ ta stara, obecna, jest niewielką salą gimnastyczną, jak na taką szkołę. Po drugie, miała przewidzieć możliwość wygospodarowania miejsc parkingowych na terenie szkoły. Tych miejsc praktycznie szkoła nie posiada. I po trzecie, przewidzieć zagospodarowanie tego wewnętrznego dziedzińca, który znajduje się pomiędzy murami szkoły. Ja jeszcze pamiętam, że to był tak zwany plac apelowy. Tak się mówiło, dokładnie. No i zagospodarowanie tego, to wiadomo, że na halę, na boisko, tak? Tego niższego, dokładnie tak. Całego terenu. Czyli cały ten teren, który jest w obrębie płotu. Firma przygotowała bardzo ciekawą koncepcję. Po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z salą gimnastyczną zagłębioną w gruncie, na dachu, który będzie boisko. Bardzo ciekawa koncepcja. Nie spotkałem się z taką innowacją. Aczkolwiek przyznam. W Polsce już buduje się w ten sposób właśnie tereny sportowe. Czyli wokół szkół. Tam, gdzie nie ma miejsca, gdzie w tym momencie jakby przeniesienie, bo będzie przeniesiona w tym momencie sala gimnastyczna w inne miejsce, a tam, gdzie dzisiaj jest sala gimnastyczna, będzie dodatkowy parking dla potrzeb szkoły. Natomiast tam, i to rozwiązany jest dzięki temu ten problem z przestrzenią. Tak. Bo będzie też bieżnia ogólna, natomiast prawda? Tam, gdzie dzisiaj jest boisko, płyta boiska, będzie najpierw wybudowana hala gimnastyczna. Mówię, ona będzie troszeczkę tak jakby do poziomu minus jeden zagłębiona. Podziemna. Aczkolwiek część, całkowicie. Część będzie wystawała, bo musi być naświetlenie. Natomiast na dachu będzie wykonane boisko. Będzie bieżnia tartanowa, czyli te wszystkie elementy, które oczekiwaliśmy, będą wykonane. Czyli to jest ta innowacja, to jest ta, powiedziałbym, sensacja i coś mało spotykanego, wręcz niewyobrażalnego, że hala będzie prawie podziemna, a na jej dachu będzie boisko. Dokładnie, tak. Taki orlik na dachu hali sportowej. Takie zresztą było zamierzenie, żeby zrobić coś takiego, żeby na tym osiedlu można było powiedzieć wow, patrząc na ten teren. I teraz, jak ja się zastanawiam nad tą inwestycją, sobie myślę, że
No tak, dlaczego nie? Są parkingi podziemne, minus dwa, tak, pod galeriami, pod apartamentowcami robione. Dlaczego nie wejść pod ziemię, że to jest dobry pomysł? I no tu jest tylko kwestia jakby naświetlenia, ale powiedziałem, że ta sala będzie jakby częściowo zagłębiona w terenie. Ona będzie miała jeszcze takie świetliki, bo będzie około 2,5 metra nad powierzchnią. To znaczy tam jest jakby mała zmiana co do tej koncepcji, która została zaproponowana w konkursie. Zresztą wspomniałem, że komisja konkursowa zgłosiła pewne uwagi, które będą musiały być uwzględnione. Projektant po prostu przewidział jakby podziemne poziomy minus 1 i minus 2. Doszliśmy do wniosku, że minus 2 jest zupełnie jakby niepotrzebne, to podroży koszty. W związku z tym będzie, na przykład szatnie będą pod ziemią. Mhm. To też będzie to takie nowum. To powoduje, że sala gimnastyczna będzie troszeczkę jakby wyniesiona do góry, ale no, bo jednym z elementów konkursu była też kwestia ceny. Wartość inwestycji nie może przekroczyć właśnie, 15 milionów złotych. Tutaj mówimy, już to padło, to wow, tak? Że to ma być obiekt taki, który nowoczesny, że to jest zagospodarowanie całego terenu. To nie jest tylko budowa jednej hali. Nie, nie. To jest... Mieliśmy do czynienia z taką inwestycją przy szkole podstawowej numer 8, a tymczasem tutaj zmieniamy ileś przestrzeni, tak? Ileś więcej w łącznie ogóle... z terenem przed szkołą, od strony ulicy Krzyżykowskiej. Burzymy starą halę. Parking. Czyli to jest jakby trzy razy większa inwestycja, tak? Określam. No, ale w tym momencie szkoła nabierze zupełnie innego wyglądu, charakteru i będzie bardziej funkcjonalna, a przede wszystkim ładna. Panie prezydencie, to powiedzmy jeszcze o tych elementach, tak? Się troszeczkę boję o te szczegóły i o kosztach. Bo O koszcie wspomniałem przed chwilą, 15 milionów, to był taki warunek konkursowy. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, ja myślę, że trzeba zobaczyć po prostu wizualizacje, które zostały dołączone do oferty. Naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Mhm. I firma projektowa jeszcze nie dokonała takiego tego ostatecznego kosztorysu, ale uważa, że ten koszt 15 milionów złotych to na pewno się w tym zamkniecie. O ile nie nastąpi jakieś zmiany na rynku budowlanym, które spowodują, że ceny pójdą gwałtownie w górę, tak jak mieliśmy to do czynienia parę lat temu. A pamięta pan prezydent, jak mówiliśmy o możliwości zadaszenia też boiska, bo takie rozwiązania są coraz bardziej powszechne i jak się już robi i planuje nowe inwestycje, to jest możliwość, no nie mówimy o ogrzewaniu, o tym, ale o tym, żeby stworzyć taki obiekt typowo piłkarski, że na przykład piłkarze nożni nie potrzebują wysokiej temperatury i tak dalej, szkółki piłkarskie, ale mogą grać pod zadaszeniem takim namiotowym, czy to pneumatyczny balon, taki namiot, czy też łukowe, jakie władze miasta wybudowały przy Czeskim Centrum Sportu i Rekreacji. Powiem tak, zastanawialiśmy się nad tym, ale tę wersję odrzuciliśmy ze względu na jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, obawialiśmy się wzrostu kosztów i tego, że w tym progu 15 milionów się nie zmieścimy. To jest jakby jeden powód. Drugi powód jest taki, że no generalnie boiska te do gry otwarte tak zwane nie są zadaszone w Tczewie, w wielu zresztą miastach, a nie chcieliśmy sztucznie tworzyć jakiejś takiej konstrukcji typu na przykład dach podwieszany, tak jak jest w amfiteatrach. Odstąpiliśmy od tego, boisko, które będzie na dachu sali, będzie normalnym boiskiem otwartym, niezadaszonym. Natomiast hala będzie na tyle duża, bo wymiary 46 na 26 metrów, że można zawsze zejść piętro niżej do hali i grać normalnie w hali. Mhm. Bardzo ciekawa koncepcja, to teraz jeszcze trochę o czasie. Podejrzewam, że firma będzie potrzebowała wiele czasu. Już tutaj prezydent wspominał, że będą przeprowadzone badania geologiczne. Tak. To znaczy w tej chwili, tak jak powiedziałem, będą przeprowadzone negocjacje co do ceny. Jeżeli nastąpi podpisanie umowy no jeszcze w tym roku, firma praktycznie jest w stanie przystąpić już do pierwszych prac
czyli zamówić mapy do celów projektowych, zamówić właśnie te badania geologiczne. I przyszły rok planujemy, że to będzie rok poświęcony na projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i rok 2021 przetarg i rozpoczęcie budowy. Być może ze względów takich czysto praktycznych trzeba będzie podzielić tą budowę na przynajmniej dwa etapy, no bo do czasu wybudowania nowej hali stara będzie musiała być użytkowana, żeby to nie powodować jakichś tutaj komplikacji w funkcjonowaniu szkoły. Co oznacza, że najpierw będzie wybudowana ta część dolna tego terenu. Po oddaniu hali nowej stara będzie rozebrana i na tej części to będzie jakby drugi etap. Będzie wybudowany parking i całe zaplecze przed szkołą. Także czekają nas dwa etapy. Prawdopodobnie realizacja będzie trwała około dwóch lat, więc mamy 2021-2022, czyli gdzieś pod koniec. Razem z projektem, powiedzmy szczerze, że cała jakby inwestycja może się zamknąć w 2022 roku. Koniec 2022 roku zaproszę na otwarcie nowego terenu przy Szkole Podstawowej nr 1. No, ale zapowiada się naprawdę na dużą, ciekawą, fajną inwestycję, także czekamy z niecierpliwością, będziemy obserwować. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok, bo no, ostatnie jakby doświadczenia z inwestycjami są takie, że nie zawsze, tak? To no, wszystko nie zawsze wychodzi mamy krok na wszystko po kroku, wpływ, tak? No, ale dokładnie. To znaczy my z naszej strony i również ze strony jakby budżetu jesteśmy przygotowani do tego, żeby zrealizować to w tym założonym czasie. Także to są założenia i oby się powiodły, będziemy czekać. I teraz, no bo mamy przykład stadionu, czy też świetlicy Zatorze, o której rozmawialiśmy przed tygodniem, no, prawda? Tak, no, no, tak. Także to jeszcze miejmy gdzieś z tyłu w głowie, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. Ale odpukać. Na razie. Mamy nadzieję, jesteśmy, że wszystko pójdzie dobrze. Panie prezydencie, no właśnie, a inna sportowa inwestycja, stadion przy ulicy Bałdowskiej imienia Alfonsa Guzińskiego, przebudowywany jest, no i miał być oddany ta inwestycja na dniach dosłownie, ale takie niepokojące informacje do mnie dotarły, kiedy oglądałem sesję Rady Miasta. To znaczy, jest jedna niepokojąca informacja, mianowicie taka, że wykonawca wystąpi o przedłużenie terminu realizacji. Myśmy na to wyrazili zgodę. Przedłużenie jest o miesiąc czasu. Wydaje się, że wszystko jest zrobione. Znaczy to tak nie do końca, ponieważ nawierzchnia ta tartanowa też nie jest jeszcze do końca wykonana. Brakuje części nawierzchni zlokalizowanej od strony ulicy Bałdowskiej. Od razu powiem tak, jak patrzyłem przez płot, widać całą nawierzchnię niebieską. Natomiast trzeba pamiętać, że ta nawierzchnia składa się z trzech warstw i brakuje jeszcze jednej warstwy. Właśnie w tej części od strony ulicy Bałdowskiej. A już chyba nie ta pora, żeby kłaść takie warstwy, no właśnie, wykonawcy na razie zabrakło około, przynajmniej tak deklaruje, około tygodnia czasu, żeby to całkowicie dokończyć i oddać boisko do odbioru. No w tej chwili rzeczywiście warunki pogodowe nie są najlepsze, bo albo jest za duża wilgoć, albo jest za niska temperatura, a my też nie chcemy zgodzić się na to, żeby to było na zasadzie na siłę wykonać, oddać, rozliczyć, a potem w przyszłym roku pojawią się bąble, zacznie ta nawierzchnia odchodzić, albo co gorsza przyjedzie przedstawiciel Polskiego Związku Lekkoatletyki i powie, że on tego nie odbiera, bo tam jakiś parametr, który jest badany, a tych parametrów jest naprawdę dużo. Byłem na przykład zaskoczony, że badają elastyczność nawierzchni, stopień odbicia od tej nawierzchni i tak dalej. No bo ta nawierzchnia musi pozwalać na rejestrowanie wyników, w tym również być może rekordów Polski. Więc ona nie może, że tak powiem, podlegać jakimś tam wątpliwościom, że to nie jest akurat tak zgodna z normą nawierzchnia. Tutaj są bardzo duże wymagania. Powiem tak szczerze, wolałbym, żeby to zostawić do wiosny i żeby wykonawca na wiosnę to oddał, bo przynajmniej mamy gwarancję, że odda naprawdę dobrą nawierzchnię, niż robić na siłę w tej chwili w warunkach. Czyli tutaj pośpiech jest złym doradcą. Tu jest zdecydowanie złym. Ja wiem, że środowisko sportowe będzie nalegało, żeby jak najszybciej, ale myślę, że
zbyt dużo to kosztuje pieniędzy, żeby patrzeć tylko na kwestię, czy miesiąc wcześniej, czy miesiąc później. Spokojnie oddajmy. Tutaj wykazujecie się też cierpliwością, bo wykonawca tego czasu wydaje się miał dużo, a wcześniej były pewne perturbacje, tak? Były tam perturbacje, no ale to mówię. Wystąpił wykonawca o przedłużenie, przedstawił jakby argumenty, które zostały uwzględnione. W tej chwili o ten miesiąc myśmy przedłużyli, ale czy będzie to wystarczający miesiąc, czas? Czy będą to 4 zobaczymy. Miesiące, to zobaczymy, tak? Bo być może jeszcze przedłużenie wchodzi w rachubę do wiosny. Pamiętajmy, że wykonawca będzie miał zapłacone dopiero po odbiorze z Polskiego Związku Lekkoatletyki, a związek w zimie nie odbiora, bo w tym momencie te parametry nie wychodzą. W związku z tym, jeżeli nie będzie to zrobione teraz, to automatycznie przechodzi na wiosnę. Czy to prawda to, co prezydent mówił na sesji, że wykonawca zażądał gwarancji bankowych? Tak, to jest nowa zasada wprowadzona przez Sejm w polskim prawie. Z tego coraz więcej firm korzysta. A to nie było, to było granie na zwłokę? O co chodzi? Nie, nie, to nie jest granie na zwłokę, ponieważ gwarancja nie powoduje przedłużenia terminu. Jest to tylko takie zabezpieczenie wykonawcy przed wypłacalnością zlecającego. Co prawda w tym momencie zlecającym jest gmina, więc wypłacalność jest zagwarantowana, no ale zażądał, ma takie prawo, my nie możemy odmówić, w związku z tym taka gwarancja została udzielona. Kwota jest określona w budżecie, tak? Kwota jest określona w budżecie. Który jest takim dokumentem, uchwałą. No, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. My tak. Też. Panie prezydencie, w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na Suchostrzygach można oglądać ciekawą wystawę. To wystawa historyczna Tczew 1920, Droga do Niepodległej. Byliśmy obaj na wernisażu. Jestem mile zaskoczony jakby treścią tej wystawy, dbałością o każdy element i publikacją, która jest, która już zostanie. Ja bym zaczął od tej publikacji, ponieważ jest naprawdę bardzo ładnie wydana, bardzo ciekawie. Nie jest to taka publikacja historyczna typu podręcznik do historii, który się czyta i na trzeciej stronie się zasypia. Są ciekawostki, jest dużo zdjęć, jest ciekawe ujęcie, bo autorem jest człowiek, który nie jest z Tczewa, więc on zupełnie jakby tak bezstronnie patrzył na pewne fakty. Udało to się. A wystawa rzeczywiście zawiera 7 takich jakby kartonów, na których są zdjęcia z różnych czasów. Od rozbiorów 1772 roku do uzyskania niepodległości w 1920, czyli tę drogę do niepodległości. To, co jest ważne, to to, że cała wystawa, publikacja powstała przy współpracy Miejskiej Biblioteki z organizacjami pozarządowymi, czyli Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim i Czeskim Klubem Morsa Przerembel. Mhm. Czyli te 3 jakby organizacje razem współpracowały. Zresztą to był wymóg w konkursie, ponieważ pan dyrektor Korda otrzymał dofinansowanie z programu Niepodległa. To też jest właśnie fajna, istotna która sprawa. Ten program wymagał właśnie takiej współpracy z organizacjami i to się udało. Efekt jest naprawdę bardzo ładny, także gratuluję tutaj autorom. I pomysłu, i uzyskania dofinansowania, tak? Bo zebranie tej dokumentacji wydanie takiej publikacji to wielkie brawa, to też przecież kosztuje, a to pieniądze były z tego programu Projekt Niepodległa Ogólnopolskiego, a niełatwo jest zdobyć takie dofinansowanie. Dobra robota została wykonana. Dobra robota, dokładnie. Panie prezydencie, na co zapraszamy? Najbliższy piątek, 22, godzina 18, Centrum Kultury i Sztuki, będzie koncert finałowy kolejnej edycji festiwalu imienia Landowskiego z orkiestrą kameralną Progres, także myślę ciekawe doznania. I występami laureatów. I występami laureatów. To jest taki wielowątkowy, duży, bardzo duży konkurs. To się dzieje już od 2 ponad miesięcy. Wiele też wydarzeń w tym tygodniu związanych z Festiwalem Twórczości Kociewskiej i w Centrum Kultury, i w Fabryce Sztuk. Praktycznie codziennie. Jeżeli ktoś jeszcze ma czas, to zapraszam, bo gdzieś tam jeszcze coś się odbywa. Natomiast w piątek będzie już koncert finałowy. Tak. Zapraszamy na ten koncert. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i panu prezydentowi również dziękuję za udział w tym programie. Do zobaczenia.